Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was na kanale WTF, czyli Rozwijając Kurs. W ogóle to fajne, aczkolwiek w dzisiejszym przypadku chyba to by było więcej takich filmów. Proszę. A, moi drodzy, zbierało mi się ostatnimi czasy trochę nowości. Chciałbym wam się przedstawić, co tam nowego nas czeka na kanale. Trochę będzie też totalnie starości, ponieważ, no nie oszukujmy się, ale tu nie ma tak często tych filmów, mogliście zapomnieć o pewnych pozycjach. Dodatkowo też miałem urodziny ostatnio na moim bazowym kanale, w związku z tym dostałem trochę paczek, a szanuję to, że nie musicie oglądać tamtego kanału, możecie oglądać tylko WTF, być zainteresowani tylko WTF-ami i nie wiecie, co nadchodzi. Nadchodzi kilka naprawdę bardzo fajnych pozycji i dodatkowo w ostatnim filmiku mówiłem, że zrobię taki mały spacerek po Chińczykach i również mamy trochę totalnych nowości. A także tak czy siak będzie to coś nowego, co dzisiaj zobaczycie, tak nie traćmy, kochani, czasu i przejdźmy trochę do rzeczy. Moi drodzy, bowiem nie wiem, czy pamiętacie, ale żebyście wiedzieli, co nas czeka w najbliższym czasie mamy 5 paczuszek z Monstersami. One cały czas czekają na recenzję i pokazuję to tylko dlatego, że no wielu z was tutaj jest totalnie nowy. Gdy ja je kupiłem, to było dawno temu. W związku z tym możecie nie kojarzyć tych zestawów, a fanów wtedy było znacznie mniej. Kupiłem pierwszy raz 5 zestawów z jednej firmy, z jednej nawet serii, po to, by złożyć tego diabonga. Co z niego będzie? No to się okaże, gdy już to złożymy. Moi drodzy, cały czas też w kolejce czeka tak ciekawy zestaw jak Haotaonic Combine. Nie wiem, jak to się mówi, nie wiem, jak to się czyta. No ale wygląda to ciekawie, brzmi jeszcze ciekawiej ta nazwa. Pamiętajcie, to jest jeden ze starych zestawów, który cały czas czeka na naszą recenzję. Tak samo jak drugi raz udało mi się firmę powtórzyć, a jest z nią Zihang. Zihang pierwszy raz nie wypadł zbyt dobrze. Damy mu więc możliwość, okazję, wiecie, rewanżu, nadrobienia strat, które, kurczę, za pierwszym razem nam w psychice wywołał. Z podobnej firmy, chyba nawet tej samej, nawet i serii trochę podobnej, jest Dinozaur, który też czeka na recenzję. Podobnej do tych Monstersów jest, których mam właśnie 5. Tak jest, to jest ta sama firma. Zobaczymy, czy Dinozaur od Monstersów jakoś specjalnie się nam będą różnić. I ze starych zestawów, które gdzieś tam od dawna mam, mam jeszcze gazetkę. Tak jest, moi drodzy, gazetka z 2015 roku. Gazetka Kobi cały czas czeka na recenzję. No i ostatnim zestawem, i to jest, moi drodzy, bardzo ważne, jest zestaw blocków. Moi drodzy, blocki mam wrażenie, że odbyły trochę podróż niczym Kobi. Kiedy zajmowali się bardziej podróbkami, no bo to, co mamy tutaj, ja to kupiłem w wakacje jeszcze, to było przed otwarciem kanału właściwie, za 7 zł blocki. Tak samo jak Kobi na początku widać wypuszczone, puszczały ewidentnie podróby, natomiast później zaczęły wypłatać swoje serie, swoje wszystko i tak dalej. Więc najpierw zobaczymy sobie, jak wyglądały stare tak zwane blocki, gdy jeszcze udawały podróbki Star Warsów. A jak wyglądały, no i właśnie tu, moi drodzy, przechodzimy do absolutnych nowości, które będą na moim kanale, czyli to, co dostawałem w haulu urodzinowym. Jeżeli nie chcecie tego oglądać, chcecie to pominąć, zapraszam was do... tu będzie minutka, do której wyskoczcie. Jeżeli nie widzieliście tam mojego haulu, no to patrzcie, co będzie na kanale, moi drodzy. Posterunek blocków, i to już jest właśnie to, co mówiłem, coś w nowym klimacie, coś w klimacie, gdy już przestali być takimi stricte podróbkami zestawów z LEGO, będziemy mieli więc komisariat, całe miasto będzie miało komisariat. Jest to duża paczka, którą dostałem od z kanału Maciek i Klocki. No patrzcie, moi drodzy, największy zestaw to będzie na moim kanale chyba dotychczas, prawda? Tak czy siak szykuje on nam się do recenzji, moi drodzy, ale mamy również opakowaniowo przynajmniej bardzo podobną paczkę, nawet ciut większą. Jest to Best Lock. Czy to będzie najlepsza lokata w naszym życiu? Tego nie wiem. Build a lot, pay a little. Buduj dużo, płać mało. To sugeruje, że to kosztowało mało. Nie wiem, ile kosztowało, bo również to paczka od Maciek i Klocki. Spójrzcie, jakie hipki finezyjne. No po prostu zapowiada się też czadowo. Mi się wydaje, że to będzie taka tandeta, że już mnie zęby, kochani, bolą. Jak będzie w realu, to się okaże niebawem. Natomiast również taka duża paczka od Maćka. Również dostaliśmy Natalia Klub. I tak, pewnie większość z was kojarzy, że już tą recenzję ona na kanale była. Tej recenzji więc na kanale nie zobaczycie, ponieważ ona była. Natomiast no moje miasto po prostu będzie bogate w dwa takie zestawy, w dwie stacje paliw. Serial o mieście już w lato nadchodzące, więc wyczekujcie. Dostałem, a tym razem nie od Maćka, zestaw ten ma Dream zamiast Disney i tak dalej, też te identyczne Frozen. Ten Icek był u mnie choć z innej firmy już na kanale. Natomiast teraz zobaczymy, jak Icek z firmy
firmy Tenma się prezentuje, jeżeli chodzi o podróbki. Moi drodzy, również będzie od Maćka, natomiast znów wracamy do Maćka. Dostaliśmy taki fajny zestawik z Kobi. O dziwo jest nawet ciężka ta paczka, nawet się prezentuje solidnie, fajnie, więc no Kobi wiemy już, że raczej dobrą firmą jest. To już nie podlega rozmowom, więc teraz możemy tylko właściwie porównywać, no jak dany zestaw wypada. Są to Avengersy z Kobi, także ciekawie, a miasto WTF również nie pogardzi na pewno takim ziomeczkiem do walki. Również od Maćka straż pożarna z Dromadera, kochani, otrzymana. Dromadera już też mieliśmy jeden zestaw na kanale, tu wam poślę linka. O, jakie słońce brzydkie wychodzi, spójrzcie już. Tu wam prześlę, nie wypadła firma dobrze, chociaż klocki pół bieda, ale chipki wypadły strasznie. No i z Dromadera również dostaliśmy taki Kosmos Droid. No kurczę, szkoda, że nie było to minimalnie wcześniej, on by idealnie się wpasował w mój serial Kloskozaur Space, gdzie wylądowali na planecie WTF. Jeżeli nie widzieliście mojego serialu na kanale Kloskozaur, o nazwie Kloskozaur Space, to was też tu zapraszam, również będzie. Jedziemy dalej, natomiast od, dobra, jeszcze ostatnio od Maćka pojedziemy, kochani, z tak zwanych nowości starości. Ban Bao, jakże ciekawy zestaw. Ban Bao, dawno czajemy się na Ban Bao. No, wygląda to przynajmniej przez opakowanie w miarę solidne, paczka to jest w miarę ciężka, nie mamy tu żadnej ceny. No cóż, to jest prezent od Maćka, więc z daru widocznie cenę. Nie widzę nawet żadnych śladów po zdarciu. Spójrzcie, oni mają cały świat wykreowany i wszystko, więc no zapowiada się, że firma powinna być porządna. Firma Bambao i krówki, i kuski i farma. Nie. Natomiast moi drodzy, co jeszcze dostałem na urodziny swojego kanału, to od kanału Lego Świat, czyli od Arka, który jest stricte, no zresztą jak Maciek, proklocko-legowym kanałem, dostałem klocki Kazi, no i taką policję. No ciekawe, klocki Kazi z jakąś piramidą, nie są wątpię, by były egipskie, natomiast ciekawy na pewno egzemplarz, tu ponoć to nie są najmłodsze klocki. No jeżeli lubicie Kazi, czy nie lubicie Kazi, ale lubicie dobre podróbki, bo może być ciężko lubić Kazi, to się okaże, ponoć to jest dobry majstersztyk, tak jest, moi drodzy. Spider Super, Spider Superman. To Spider czy Super? No nie wiem sam, czy Spider czy Super. Również taka nowość nam nadciąga. A, zapomniałem powiedzieć, że jeszcze mam jedną paczkę z AliExpress, z jedną kobitką. No, trudno, już nie będę szukał. Wiecie, że jeszcze z tych moich starych klocków jest taka paczuszka. Mamy więc Super Spidermana, który tu również czeka cierpliwie. Będzie czekał przynajmniej na swoją recenzję. Jak widzicie, mamy tego dość dużo, moi drodzy, ale to jest póki co koniec, jeżeli chodzi o prezenty, o te wcześniejsze paczki, które mówiłem, czekało dawno na recenzję, plus te teraz prezenty moje urodzinowe. Natomiast ostatnio byłem w Chińczyku i kupiłem, moi drodzy, 5 paczuszek, choć zdecydowanie mniejszych niż średnia, którą tu widzimy, ale powiem wam szczerze, w Olkuszu raczej nie mamy dużych zestawów, to jest trochę problem. Muszę jechać do dużego miasta, ponieważ nie tylko nie mamy dużych zestawów niestety, ale też z tych, które są, większość już niestety mam, bo Olkusz albo się słabo sprzedają podróbki, albo słabo inwestujemy w podróbki po prostu, moi drodzy. Więc kurczę, no niestety tak to wygląda. Ale co kupiłem, kochani? Kupiłem Bogo. Firma Bogo, no całkiem ciekawa firma, tym bardziej, że kosztuje to 4 zł, ma instrukcję na opakowaniu, czy ma w środku, to się okaże wkrótce, natomiast no interesują mnie bardzo takie mikruski po 4 zł i taniejsze, bo raczej jest to dzielostwo, raczej jest to, moje dzielostwo. Natomiast co was na pewno zaciekawi, spokojnie, teraz to już po takiej kolejności mam, dobra, teraz idziemy dalej. Firma YG, ja nie wiem co oni mają, jedne Ninjago były YL, teraz są YG. Więc Ninja Master of Spinjitzu 6,50, porządna kasa, czy te ręce tak wyglądają u niego? No to by było naprawdę ciekawe. Mamy 6 opcji, tak, polowałem na Petora, jeśli o to zapytacie, niestety możecie się domyślać, że nie było. Też ciekawe klocki, które ostatnio kupiłem, czekają sobie na recenzję. Dalej z nowości ciekawych, PJ Masks, nie wiem co to jest, wygląda jak jakaś seria, jakaś bajka, która gdzieś by regularnie się ujawniała, ale już, jeżeli to tak wygląda źle, to zastanawiam się, coś w środku. Moi drodzy, PJ Masks, o, to mi nawet jakby coś mówiło, jakby gdzieś to mignęło gdzieś przez internet, przez miniaturki na YouTubku, więc to mi coś, kochani, mówi. 6,50 taka zabawka, raczej kolejna tandeta zapowiada się, jak wiecie, ja się raczej właśnie sugeruję tym, żeby to wyglądało nawet słabo, no bo wtedy jest najlepszy efekt WTF, tak? Moi drodzy, jedźmy dalej, teraz pytanie, co będzie dla was większym hitem, ale mimo wszystko zaryzykuję i na przedostatnią pozycję. I tak, możecie teraz stwierdzić, że jestem masochistą,
Zo Babies, tak jest, wy już wiecie co to jest. Pamiętacie pamiętną recenzję Dr. Star? Moi drodzy, ja wtedy już byłem bliski zamykania kanału naprawdę z tym dziadostwem. Ale postanowiłem dać szansę, a mówię, kupię inną firmę, zobaczę czy w innej firmie wygląda to równie źle. Bo tu od razu widać, że są te mąkie klocki, od razu nie mamy tych złudzeń. Chcę zobaczyć czy w innych firmach również prezentuje się tak źle. Czy może wtedy trafimy na dobrą firmę, a może trafiłem na złą, a jednak te klocki mają sens, moi drodzy. Taka firma, wybrałem specjalnie Bobra, tak jest, żebyśmy mogli czochrać Bobra na kanale. No i drodzy, no i teraz cóż, coś chyba na co chyba większość was nie wyczekała, ale uważam na największy hit mojego haulu ostatniego, moich zakupów ostatnich. No jak żeby inaczej, świnka Peppa z podróbkowych i specjalnie wziąłem wersję z hajsem i z kieliszkiem, no... Nie wiem, co mówiłem wersję z kieliszkiem. Moi drodzy, świnka Peppa nadchodzi na kanał. Lepkuj, te klocki już były, ale świnki Peppy nie było. To bez wątpienia będzie murowany hit na kanale. Tak uważam, jeżeli się spodoba. O, tu była jakaś fajna pato świnka, już bez gaci chyba nawet biega. No, pato świnka ekstra, po prostu temat chyba na serię. Moi drodzy, tak prezentuje się ostatni haul, który widzicie zrobiłem. Plus te wasze prezenty, plus stare zestawy, które cały czas czekam na recenzję. Myślę, że nadchodzi naprawdę bardzo ciekawy czas na kanale. Możecie i nawet bardzo was proszę, byście w komentarzu pisali, co ciekawi was najbardziej. W jaki sposób będę chciał się dostosować i te recenzje robić w kolejnościach według waszych głosów. Wam bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek na tym kanale. I widzimy się już wkrótce w jakże pięknych recenzjach. Bye!